Cześć kochani, dziś zapraszam Was na wielki test mlecznych czekolad. Mam tutaj 15 czekolad, w sumie ważą one prawie 1,5 kg. Kosztowały mnie łącznie 55 zł. Najdroższa z nich to jest oczywiście czekolada z Linda. Kosztowała 9,55 zł za 100 gram. Natomiast najtańsza była czekolada z Carrefoura za 1,49 zł. Jeżeli widzieliście mój poprzedni film Wielki Test Świątecznych Mikołaj, to wiecie, że oceniałam tam Mikołaje w skali od 1 do 6. Dziś zrobię to samo, każdą czekoladę będę oceniała od 1 do 6, gdzie 1 to najgorsza ocena, a 6 to najlepsza. Z tym, że zrobię pewien wyjątek. Ja teraz te czekolady wszystkie odpakuję, przygotuję sobie z każdej czekolady po jednej kostce, umieszczę je na tych takich karteczkach, gdzie z drugiej strony będzie napisane, co to jest, i nie będę się w ogóle sugerować firmami, nie będę się sugerować ceną, tylko po prostu opowiem Wam, jaki jest smak. Dobra, zaczynamy odpakowywać czekolady. Przygotowane, kubek z wodą też przygotowane, bo na pewno będzie mi mega słodko. Zaczynamy tutaj od pierwszej, ja sobie je połamałam na kawałki, żeby po prostu nie sugerować się kształtem, tak? Próbujemy pierwszą. Jest dobra. Prawdziwie mleczna czekolada, jest taka delikatna. Jest ok i podejrzewam, że będą lepsze, dlatego dałabym jej 3,5. Niech będzie 3,5. Będę od razu obracać i oglądać, co to jest. Co? Ja nie mogę, to jest najdroższa czekolada z Linda. Wow! Ja jestem w szoku, po prostu zaczęłam od takiej czekolady i on... Ja nie mogę! Najdroższa czekolada i da mi 3,5. Lecimy dalej, to tutaj może coś z tego. Ma zupełnie inny smak niż ta poprzednia. Powiem tak, że jako czekolada jest dobra, ale myślę, że będą inne, będą lepsze. Nie czuć, że jest taka super mleczna. Jestem tutaj dosyć teraz, mam tutaj 15 czekolad, tak? Także będę wymagająca, bo chcę znaleźć tą najlepszą. Myślę, że daję tej czekoladzie 3 punkty. Alpen Gold. To była ta czekolada. Okej, następna. W sumie to dzisiaj za dużo z Wami nie pogadam, bo muszę ciągle kosztować i się delektować tym smakiem. Okej, też daję 3,5. Była trochę lepsza niż ta z Alpen Gold. A, już widzę, to jest Milka. To jest Milka, bo widzę tutaj kawałek napisu na tej kostce, którą nie zjadłam. Milka, to jest ta czekolada. Spoko, no. Myślałam, że to jest moja ulubiona czekolada z tych wszystkich, ale jak widać, ocena jest taka sobie. Kolejna czekolada. Ta jest trochę taka gorzkawa. Nie, ta na pewno 2,5. Zobaczymy, co to jest. No nie wierzę! Prawdziwa belgijska czekolada. Powiem Wam, to jest to. Jestem rozczarowana, bo ja myślałam, że te najdroższe, to wiedziałam, że nie będą najlepsze, ale myślałam, że będą w miarę okej. Nie jest taka słodka. Ta jest dobra. Czuć słodycz. Ja w sumie, wybierając moją ulubioną mleczną czekoladę, sugeruję się słodyczą. Żeby była ona prawdziwie mleczna i słodka, nie też przesadzona słodka, ale żeby była dobra dla mnie. Oczywiście każdy inny może mieć inną ocenę. Zaryzykuję i dam tutaj 5,0. To nie jest szóstka, ale 5,0. Zobaczymy, co to jest, co to jest? Magnetic! No nie wierzę! Ostatnio też, jak testowałam Mikołaje, to wybrałam Mikołaje z Biedronki jako jedne też z lepszych i takich w miarę ekonomicznych. Także bardzo dobra czekolada, wow! Jestem naprawdę zaskoczona. Kolejna. Wiecie, z czekoladami to jest tak,
że prawdziwy smak dopiero czuć, jak ona się rozpuści w ustach. Też jest dobra. Trochę mniej mi smakuje niż Magnetic 4.0. Z Lidla! To jest czekolada z Lidla. Ona często jest w moim domu. Ale się nie skapowałam, że to jest to. Także nieźle. Kolejna. To jest chyba gorzka. Ta mi nie smakuje. 2,5. Patrzymy, co to jest, co to jest. Wedel. No, nie smakuje mi. Kolejna. Czuć moim zdaniem taką jakąś chemią. Jestem ciekawa, co to jest. Ale będę surowa. 1,5. Co to będzie, co to będzie? Carrefour! To jest ta najtańsza czekolada. Na razie najgorsza. Muszę to szybko popić. I próbujemy kolejną. No, ta już jest lepsza. Mam wrażenie, że ma dużo masy kakaowej. Jest lepsza niż ta poprzednia. Dobra, nie, nie. Ona mi jednak nie smakuje. 2,0. Nie czuć takiej chemii, ale... to nie jest ta słodycz, której szukam. Goplana. Nie, goplany na pewno nie będę kupować. Okej, okay, kolejna. Już mi jest słodko. Ta mi nie smakuje. Gorzka. Dosyć gorzka w porównaniu do tych... porównaniu do tej spiedronki. 2,5. I co my tutaj mamy? Terra Vita. 35% masy kakaowej. To jest czekolada, która ma właśnie najwięcej z nich, z tych wszystkich tutaj masy kakaowej, także nieźle. Kolejna. Ta jest dużo lepsza niż ta Terra Vita. Tu będzie wysoka ocena. Jest słodka, ale ta słodycz jest taka pozbawiona cukru. No nie wiem, że słodycz pozbawiona cukru. A 4,25, coś takiego. Patrzymy, co to jest. Szugeten, nie wiem, jak to się czyta. Z prawdziwego mleka alpejskiego. Kolejna czekoladka. Jak się tyle czekolad naraz próbuje, to ciężko kreślić. Ale jest w miarę dobra. 4,5. No proszę, nie pomyślałabym. Już pół godziny tutaj siedzę. 4,0 jest w miarę dobra, ale nie najlepsza. Rittersport. 4,99 zł. No to powiem wam, że jak na taką w miarę już droższą czekoladę, to ma w miarę dobrą ocenę. Szybko kolejna. Bo widzę, że mi się aparat przegrzewa. To chyba jest niedobra. Może nie jest taka niedobra. 3,5. Allegro. Allegro jest z Biedronki. I ostatnia, w ogóle nie wiem, co to jest. Niedobra. Niedobra. Fuj. Sorry za moje miny, ale taka już jestem, że po prostu minami wyrażam wszystko, co czuję. Jedynka. O, jaka niedobra, nie wiem, co to jest, naprawdę. Wawel, o rany. Nie pomyślałabym. Podsumowując, to był naprawdę trudny test. Widzę, że najgorsza czekolada była na sam koniec. Był to wawel. A najlepiej oceniłam na 5 czekoladę Magnetic. Czekolada z Biedronki. Jestem mega zaskoczona, ponieważ jest to czekolada, która kosztuje 2,19 zł i masa kakaowa to jest minimum 31%. Te dwie czekolady zajmują drugie miejsce, a trzecie miejsce zajmuje czekolada Ritter. Dobra kochani, to już jest koniec tego testu. Jeżeli pomogłam wam w decyzji wyboru najlepszej czekolady mlecznej, to proszę was o łapki w górę. Oczywiście zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia i wiem, że każdy z was może mieć tą opinię inną, więc ja oczywiście też szanuję inne opinie. Jeżeli film wam się podobał, proszę was o łapki w górę, zachęcam do subskrybowania osoby, które są tutaj nowe i jeszcze was chciałam poprosić, jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne testy czegoś do jedzenia, to proszę napiszcie mi w komentarzach. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!